Dzień dobry. Dzisiejszym tematem będzie Konstytucja 3 maja. Oglądamy. Zacznijmy sobie od tego, kto odegrał taką szczególną rolę w uchwalaniu tej konstytucji, kto był ojcem tej konstytucji. Jako pierwszego wymienimy sobie króla Stanisława Augusta Piotrowskiego, mimo wszystko on był zwolennikiem tej konstytucji, a później troszkę mu się zmieni, ale to jeszcze dzisiaj będziemy sobie omawiali. Drugim ojcem będzie Ignacy Potocki, następnym będzie Hugon Kołątaj, ale też będzie tam obecny sekretarz królewski, czyli Scipione Piattoli. To jest człowiek, który tutaj jest widoczny też na wizerunku. Więc generalnie Samo uchwalenie konstytucji jest dosyć specyficzne, ponieważ kombinowano, kombinowano na wszelkie możliwe sposoby, ale jak? No to już do tego przechodzimy. Ja już na lekcji poprzedniej mówiłem o tym, że projekt konstytucji był generalnie gotowy wcześniej, tylko zwlekano z jej upublicznieniem do odpowiedniego momentu. Ustalono, że takim odpowiednim momentem będą święta wielkanocne, ta przerwa wielkanocna w obradach, ponieważ Generalnie większość posłów z obozu katmańskiego rozjechała się do domów, na święta, w rodzinne strony, a ci, którzy byli, powiedzmy, zwolennikami uchwalenia tej konstytucji, zostali w Warszawie. Chciano przede wszystkim wykorzystać ich nieobecność i to, żeby jak najszybciej uchwalić tę konstytucję. Dlatego też uznano, że nie będą oni jakby kolejnych rozdziałów omawiać, bo, generalnie jak omawiali, no to ten obóz hetmański bardzo mocno no, czepiał się pierwszego rozdziału, więc generalnie zbyt daleko nie, nie wyszli, powiedzmy, że reformatorzy, i chciano to po prostu przyspieszyć. Więc ustalono, że będzie głosowanie nad całością ustawy, czyli konstytucji, a nie nad jej konkretnymi punktami. I to miało przyspieszyć i przyspieszyło generalnie te działania. Pierwotnie miało być to 5 maja, wszystko organizowane, ale zmieniono tą datę na 3 maja i przyspieszono ten tryb. Generalnie nawet rozpoczęto od tego, że e, czytano takie e, teksty polityczne które miały pochwalać zmianę praw, konstytucji i tak dalej, które miały zachęcić tych posłów jeszcze niezdecydowanych i później będziemy mieli wystąpienie posła Słuchorzewskiego, o którym będę mówił, jak i o całym obrazie, na osobnym materiale e, analizie obrazu. Generalnie i tam możecie o tym sobie co nieco posłuchać. Więc generalnie idziemy sobie do tych wydarzeń kolejnych, które miały miejsce. Na pewno zapewniono bezpieczeństwo obradujących i tutaj miał nad tym bezpieczeństwem czuwać bratanek Królewski, czyli Józef Paniatowski ze swoim oddziałem. Na sali sejmowej 3 maja roku 91 było tylko 182 posłów i senatorów i to właśnie oni uchwalili tę konstytucję bez ustalania tego z innymi posłami, czyli przeciwnikami, którzy oczywiście uchwalania no nie chcieli, więc generalnie było to dosyć dobrze przemyślane przez polskich posłów i senatorów. Ale żeby była jasność, sposób uchwalenia uznawany jest przez ówczesnych im ludzi i ówczesnych nam, historyków, jako zamach stanu. Nie wszystkich oczywiście, żeby była jasność, ale przez dużą grupę jednak w ten sposób jest to odbierane. Jednak konstytucja została uchwalona, mamy ustawę rządową, prawo uchwalone i teraz jakie były postanowienia tej konstytucji? Przede wszystkim wprowadzono Montezjuszowski trójpodział władzy i będziemy mieli władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą, ale po kolei. Władza e, ustawodawcza to jest władza, która należała do dwóch izb, Sejmu, czyli do Izby Poselskiej oraz do Senatu. Zniesiono tam całkowicie liberum veto i miało być to zastąpione poprzez podejmowanie decyzji i głosowanie większością głosów. Do władzy wykonawczej idziemy. Powołano specjalną Straż Praw, czyli taki jakby rząd, który ma być przy królu, ponieważ i do króla i do Straży Praw będzie ta władza wykonawcza miała należeć. Ta Straż Praw była podzielona tzw. zwanych pięciu ministrów i oni mieli konkretne rzeczy do ogarnięcia. Była to Wojskowość, była to edukacja, były to sprawy takie wewnętrzne, jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tak dalej. Była to dyplomacja i było to, e, sprawy, były to sprawy sądowe. Więc generalnie e, miało być to jakby takim rządem, który przy tym królu będzie stał i będzie mu miał realnie doradzać, a nie wpływać na niego poprzez ambasadora powiedzmy, że rosyjskiego. Do Straży Praw należał również prymas e, polski, czyli ten najwyższy duchowny e, katolicki, który miał również pełnić funkcję prezesa Komisji Edukacji Narodowej. Władza sądownicza standardowa miała być to władza niezależna teoretycznie, bo w praktyce nadal osobno byli sądzeni zarówno i mieszczanie, jak i szlachta, więc tak nie do końca ta sprawa została tutaj załatwiona. Idziemy do kolejnych postanowień konstytucji. Zniesiono, jak mówiłem, liberum veto, więc generalnie zniesiono również coś, co było problemem i było zagwarantowane przez prawa kardynalne, co Polacy uznawali za zło wcielone, czyli tak zwaną wolną elekcję. Znaczy, ówcześniej Polacy, bo wcześniej to było na rękę. Jak kogoś przekupić, pieniążki do kieszeni, zagłosujemy i tak dalej. Teraz idziemy z duchem oświecenia, więc znosimy wolną elekcję. Ustalono, że po śmierci Poniatowskiego e, tron Polski zostanie przejęty przez elektora e, Saskiego. W tym momencie był to Fryderyk August i był to wnuk Augusta III i później będzie ta e, korona dziedziczna. Oczywiście już e, po śmierci samego Fryderyka Augusta. Przy okazji poprzedniej lekcji mówiłem o tym, że będzie w Konstytucji. Ustawa o miastach i to prawo o miastach tam też będzie oczywiście zapisane. Będzie mowa o tym, że stan chłopski e, będzie wzięty pod opiekę państwa oraz pod opiekę rządu krajowego w przyszłości. Nie ma sprecyzowanych planów co do tego, jak ten chłop będzie postrzegany przez e, powiedzmy polskie prawo. Na razie jest o tym cichosza, ale ma być lepiej kiedyś tam, więc bądźmy dobrej myśli. Zdefiniowano też w konstytucji słowo naród, gdzie nie mówimy tylko o szlachcie, o magnaterii, tylko o wszystkich mieszkańcach państwa. I to jest jedną z ważniejszych spraw, które należałoby tutaj sobie gdzieś do głowy wbić. Samo uchwalenie konstytucji jest pokazane na obrazie Matejki, czyli konstytucja 3 maja roku 1791, ale analiza obrazu jest na osobnym filmie, jeżeli chcecie tam sobie możecie w to wejść i ją obejrzeć i wysłuchać. A my idziemy dalej. Ehm, mówiłem, że jakby konstytucja była uchwalona przez zwolenników konstytucji, pomijając ich przeciwników. Więc przeciwnicy no, uznają, że no, jest to zło wcielone i trzeba coś z tym po prostu zrobić. A niestety, taka sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju była naprawdę, naprawdę nie na naszą rękę. I chyba sobie z tego sprawę nie zdawaliśmy, że wystarczył mały zapalnik, mały pretekst, a będziemy mieli wojnę. Generalnie ta konstytucja, która była nieregulaminowo uchwalona, ona nie miała poparcia większości polskiej szlachty. Czyli tych, którzy byli nieobecni, oczywiście, na tym polskim sejmie. Jednak taką miarą tego, czy ona była dobrym wyjściem, czy też złym, było to, co później wydarzy się w kolejnych miesiącach. Gdzie na sejmikach ziemskich tylko jeden sejmik nie przyjął tej konstytucji jako prawa aktualnie obowiązującego, więc można powiedzieć, że jakbyśmy głosowali większością głosów, to prawdopodobnie ta konstytucja weszłaby wówczas w życie. Ale w tym momencie ta polska część szlachty, ta najbardziej e, nieokiełznana, czyli Obóz Hetmański, uznaje, że jest to akt, który nie powinien mieć absolutnie miejsca. I wykorzystają to wszystko, a dokładnie to Prusy oraz Rosja. Rosja w tym czasie będzie powolutku kończyć wojnę z Turcją jest rok 1792. Prusy, co prawda, są z nami w sojuszu, ale generalnie mm, mówią bardzo źle o tym, że ta polska konstytucja została uchwalona i coś trzeba by z tym robić. Jedynie władca austriacki mówił o tym, że jest to dobry krok w kierunku zmian oświetleniowych, jednak on wkrótce potem umrze, więc nie będziemy mieli żadnego obrońcy naszych praw. No i jeszcze po śmierci władcy austriackiego Austria skuma się z Prusami przeciwko Francji, zbliżą się do siebie, więc generalnie do interwencji potrzeba było jednego małego pretekstu, a tego pretekstu dadzą nam nasi targowiczanie, czyli Seweryn Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki. No i Szymon Kosakowski. Więc generalnie oni wybierają się do mm, swojej protektorki, czyli do Katarzyny II. Mówią o tym, że mm, no, dzieje się źle w państwie, ponieważ ich prawa kardynalne zostały e, całkowicie zmienione przez polską konstytucję i oni proszą o pomoc. Katarzyna mówi: OK, pomożemy. Więc oni uchwalili akt konfederacji w Petersburgu w roku 1792, jednak akt konfederacji uchwalony poza polskimi granicami nie ma żadnego znaczenia, więc przeniesie się na ziemię ukraińskie i tam w Targowicy ponownie uchwalili ten akt. Akt konfederacji przeciwko konstytucji, przeciwko królowi. Ale czego oni chcieli? Chcieli przede wszystkim tego, żeby zlikwidować to, co zostało przez e, konstytucję uchwalone, czyli chcieli powrócić do starych przywilejów szlacheckich, chcieli powrócić do wolności szlacheckich, czyli do liberum veto, do wolnej elekcji i tak dalej. To oczywiście miało swój upust i ujście w miesiącach kolejnych, bo to co teraz mówię, dzieje się w maju, do koniec 14 maja roku 1792. Konfederaci uważali siebie za bohaterów, za takich prawdziwych patriotów. Ale ich działanie spowodowało interwencję rosyjską, co e, zaskutkuje wojną w obronie konstytucji i, generalnie, dla nas współcześnie, Targowica jest symbolem zdrady narodowej, ale oni wtedy wierzyli zupełnie coś innego. Potwierdzeniem tego, że cała akcja e, Targowiczan i skumanie się z Katarzyną będzie jednak wcześniej ustalone, jest to, że jeszcze w maju do Polski wchodzi 100 Tysięczna Armia Rosyjska. Więc, generalnie, ona jest dobrze wyszkolona, jest zaprawiona w bojach po wojnie z Turcją. I możemy się je bać, bo mamy po swojej stronie około 65 tysięcy żołnierzy, którzy są zieleni w walce, ale waleczni. I to jednak Polacy w historii udowadniają, że no, walka nam się rzeczywiście gdzieś tam w głowach tli. No i ma jakieś, powiedzmy, że sukcesy. W czerwcu roku 1792 dochodzi do bitwy pod Zieleńcami i tam Józef Poniatowski, czyli bratany króla, odnosi zwycięstwo i król, poproszony przez swojego bratanka o to, żeby ustalał jakiś order, ustala ten order jako wirtutti militari, za wielkie zasługi i właśnie Poniatowski taki order jako pierwszy otrzymuje. Później będą kolejni ludzie, którzy ten order będą otrzymywać, ale po upadku całej tej wojny targowiczanie, jak przejmą władzę właściwie w Polsce przez krótki okres czasu... Nakażą zwrócić ten order wielbudzuty militarii, bo jest to dla nich symbol zdrady narodowej. W kolejnym miesiącu, w lipcu roku 1792, mamy kolejne zwycięstwo, tym razem kościuszki pod dubienką, ale te zwycięstwa były tylko i wyłącznie pojedyncze. One dawały nam podniesienie morali, ale niestety wojska rosyjskie były większe, były lepiej wyszkolone i mogły być coraz to uzupełniane przez kolejne oddziały, wrzucane przez Rosję na ziemię polskie. Więc e, siłą rzeczy wojna właściwie szła w tym kierunku i coraz więcej ludzi nawet z obozu reformatorskiego przechodził na stronę targowicy. Nawet później w lipcu król przeszedł na stronę targowiczan, licząc na to, że uda się uniknąć jakiejś wielkiej dramatycznej katastrofy i jako że był zwierzchnikiem sił zbrojnych przerwał całkowicie działania wojenne. Więc generalnie sytuacja była dramatyczna. A Dramatu miało nie być generalnie, a jednak było. Targowiczanie przystąpili po wojnie do e, upienia całkowicie, właściwie, mienia państwowego. E, Upili oni wszystkie majątki ziemskie ludzi, którzy brali udział w, w wojnie, czy też byli zwolennikami Konstytucji 3 maja. Jednak później, żeby uniknąć prześladowań, po prostu uciekli z kraju, i generalnie e, sytuacja była naprawdę, naprawdę dramatyczna. Dlatego, że oni uciekną z kraju, będziemy później mieli e, wieszanie. Targowiczan, co tu widzimy na tym obrazie, i jeszcze do tego wrócimy w swoim oczywiście czasie. No i generalnie zbliżamy się ku drugiemu rozbiorowi co prawda Austria nie będzie brała w nim udziału, ponieważ będzie zainteresowana sprawami w Hiszpanii, ale też na ziemiach niemieckich i w zamian za to, że oni nie będą brali udziału w tym drugim rozbiorze zażądają od Prus przyzwolenia na zagarnięcie Bawarii Prusy pierwotnie się zgodzą, później troszkę zmienią zdanie ale generalnie to Prusy oraz elity rosyjskie, bo Caryca chyba nie do końca chciała tego rozbioru, ale elity będą parły do tego rozbioru i on w końcu dojdzie do skutku i 23 stycznia 1719 1993 roku Prusy i Rosja podpisują nowy układ rozmiarowy. Zabierają nam ogromne ziemię. Prusy te najbogatsze, bo zabierają nam resztę Wielkopolski z Poznaniem, z Gniezdem, Kaliszem, zabierają nam jeszcze Toruń, Gdańsk, który wcześniej nie był nam zabrany, część Mazowsza, jeszcze bez Warszawy, do tego ziemię Sieracką, ziemię Łęczyską, więc generalnie wszystko trafia właściwie, co było dobrze rozwinięte, w ręce pruskie. Rosja zabiera nam znowu te tereny bardziej rolnicze, większą część Ukrainy i Białorusi, ale są to ogromne ziemie, które zostały nam niestety tak czy siak zabrane. SEM Rozbiorowy obradował w tym samym roku, w roku 1793 w Grodnie, i generalnie w obradach wzięli udział tylko ci posłowie, którzy byli jeszcze z ziem polskich, nie z tych ziem zabranych, ponieważ to na nich batem było to, że ich ziemie też zostaną zabrane, jeżeli oni nie potwierdzą tego rozbioru, więc zastraszeni. I tak naprawdę zmuszeni do tego, żeby ten rozbiór potwierdzić, przyjęli nową właściwie ustawę Sejmową, która będzie zmieniała troszeczkę, Pol troszeczkę prawo w Polsce. Przywrócono elektrywność tronu, przywrócono Liberum Weto, co prawda w wersji ograniczonej, ale jednak przywrócono, powrócono do prawa do Rokoszu, przywrócono radę nieustającą, która wcześniej była zlikwidowana oraz ustalono, że będzie zwany sojusz, sojusz z Rosją, która. No, będzie nas kontrolować i całkowicie nas własnowolni. No, także idziemy już praktycznie do końca naszej historii, tej pierwszej rzeczy pospolitej, ale końcówka będzie na lekcjach następnych. Za dzisiaj dziękuję i do widzenia.